Nastroje dobre, ale nastroje dobre ze względu na wynik. Bardzo nas martwi to, że w drugim meczu tracimy naszą dziewiątkę kolejną. Więc nastroje są tylko dobre, dlatego że wygraliśmy. Natomiast gra trochę mnie rozczarowała. Możemy się cieszyć z wyniku, natomiast z gry nie jestem zadowolony. Zespół dzisiaj po prostu zagrał słaby mecz. Graliśmy z zespołem wymagającym, biegającym, ambitnym, agresywnym i były momenty, że nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Mieliśmy operować piłką, mieliśmy długo grać w piłkę, natomiast nie wiem z jakich przyczyn nam to nie wychodziło. Musimy to przeanalizować, na spokojnie obejrzeć sobie wideo i zobaczymy, co się wydarzyło, tak? Być może dyspozycja dnia niektórych chłopców dzisiaj była nie taka, jak byśmy chcieli, ale takie mecze pewnie się zdarzają. Cieszymy się ze zwycięstwa i zobaczymy, co dalej, tak? Być może Bartek Gębicki niedługo wróci, a czekamy na wieści ze szpitala o Kacprze Żabińskim. Dziękuję serdecznie.